Słuchajcie, zróbcie tu przejście. Oczywiście. Kupię. W kręgu betlejemskiego światła pokoju. Przybywa ono do Polski po raz 19. Zapalane jest w grocie narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem. Skauci austriaccy przewożą światło do katedry wiedeńskiej, skąd odbierają je skauci z pobliskich krajów i przekazują swoim sąsiadom. Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, gdy blask prawdy przychodzącego na świat Syna Bożego Ojca Kazimierza Czesaka. Po raz kolejny jesteśmy w tym miejscu, jak to czas szybko biegnie i już rok temu to było. To, że dzisiaj duży mróz, to na pewno długo nie będę mówił, ale jest to okazja, aby złożyć serdeczne życzenia wszystkim. A więc ten Chrystus, który przychodzi jako miłość do człowieka, chce zagościć w sercu każdego z nas. I nie wystarczy go zabrać, przypuśćmy jutro, zaprosić go i zanieść go do domu, postawić na półkę obok książek czy innych rzeczy i przechodzić obok niego obojętnie. Potrzeba tą miłością przez duże M żyć. A ta miłość domaga się miłości wzajemnej, miłości otwartej na drugiego człowieka, na tych, z którymi tworzymy każdy dzień. I życzę Państwu, aby tej miłości przez duże M i przez małe M nie zabrakło w tym czasie świątecznym, ale i też w nadchodzącym nowym roku. Niech ta miłość przez duże M, narodzona w Betlejem przed 2000 lat, narodzona w naszych sercach, promienieje w domach, w środowiskach, tam, gdzie Państwo będziecie przebywali. Niech ta miłość błogosławi każdemu z osobna w nowym roku nadchodzącym, 2010. Szczęść Wam Boże. Wszyscy radzimy się do służby. Takie jest przesłanie tegorocznego naszego światełka pokoju. My, harcerze, na co dzień spotykamy się ze służbą. I czy to żar się z nieba leje, czy jest mróz tak dzisiaj, harcerze zawsze są na służbie. Nasz 2010 rok w naszym związku jest rokiem służby. Mamy nadzieję, że uda się nam poprzez ten rok rozpropagować tę służbę w całym świecie. My, harcerze tutaj, począwszy od Mielca, inni dalej, będziemy służyć tak, jak służymy do tej pory. W dniu dzisiejszym, przekazując Państwu ten symboliczny ogień, chcielibyśmy, aby w tym pomyku była ta odrobina nadziei, albo żeby był ten ogrom nadziei, że jutro będzie lepsze. Chcemy przekazać tym pomykiem betlejemskim życzenia wszystkiego dobrego na te święta, aby były radosne, wesołe, rodzinne, abyśmy spostrzegali się nawzajem. Nie mijajmy się obok, ale otwierajmy swoje oczy, serca i dusze dla innych. Zapraszamy teraz zaproszonych gości do odebrania światełka i odebrania kartek z życzeniami. Thank you.
Dziękujemy serdecznie i dla was również. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Cały świąt szczęśliwy. Cały świąt. Cały świąt. Cały świąt. Cały świąt. Tam za wami jest, o tam do przodu. Wszystkiego, wszystkiego dobrego od harcerzy, związka do wszystkiego. Wszystkiego dobrego i dobrego. Jeśli ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać głos, to serdecznie zapraszamy. Księży proboszczu, druhno harcmistrz, drodzy harcerze i wszyscy, którzy dzisiaj zgromadziliśmy się z okazji tego światełka betlejemskiego. Harcerzom za podtrzymywanie tradycji i za piękne życzenia na święta i na Nowy Rok. I myślę, że wszystkim mieszkańcom Mielca, aby miłości, pogody ducha i wszystkiego dobrego, a przede wszystkim zdrowia, święta nie brakowało. Wszystkiego najlepszego również w 2010 roku. A ten dzisiejszy krąg to bardzo piękna tradycja. Za wsparcie w przygotowaniu tej uroczystości dziękujemy serdecznie Samorządowemu Centrum Kultury oraz Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Mielcu. Autentyczna służba, która jest bezinteresownym darem, wyrasta z przekonania o własnej wolności i poczucia wrażliwości na drugiego człowieka. Potrzeba zatem, aby każdy z nas, szczerze służąc drugiemu człowiekowi, najpierw sam nieustannie odkrywał źródło wolności i doceniał jej wartość w Bogu. Na czas radości Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, obfitych łask i Bożego błogosławieństwa. Dziękujemy za spotkanie z nami w blasku betlejemskiego świata pokoju. Zapraszamy za rok. Jestem są przyjacielską, naprawdę przyjacielską. No, to sobie wyszło.